Witam was wszystkich w AFC24. Otworzymy nagrody za codzienne logowanie. Mamy paczki 8-3x2, 8-3x5 oraz 8-4x10 za wszystko. Najpierw otwieramy paczuszkę 8-3x2. Zobaczymy, co z niej dropi. Future Stars. Ok. Rico Lewis 88 i Forsberg. Wow. Dwie karty specjalne w 2x83+. Super. To mi się podoba. To jest to, co? To jest to ty? To jest to, co? Kuźwa, się wystraszyłem. Myślałem, że to jest albo to ty, albo to moments ty. A to było RTTK. I to był Openda. 8-4x10. To jest to ty? To ty? Kuźwa, myślałem, że to jest Toty, a to jest Toc. Ej, to jest Toc, dobra. Toc Dawid Costa, 89. Idealnie. Wow, trzy karty specjalne w 8-4x10. Idealnie. Ej, możemy jedną paczkę 8-4x10 zrobić, bo mamy kartę specjalną, mamy Toca. Mamy Toca 89. Więc raczej robimy jedną paczkę 8-4x10. Kurde, myślę, że to jest Toty. Ja bym się cieszył z takiego Kiliana Toty. Ja pierdziele. Zaraz zobaczymy SBC. Widziałem Pika 85+, więc raczej go zrobimy. Pika 85+. Przetestujemy go, a później piki 82+. Dawid Costa 89. Idealnie nam się wpasował w SBC opaczkę 8-4x10 podczas footies. Dobra. Moi drodzy, otwarliśmy nagrody za codzienne logowanie. I czy warto robić to codzienne logowanie? Moim zdaniem warto. Wleciał Toc, więc jak najbardziej możecie być zadowoleni z waszego trafu. Dobra. Pierwsza paczka 8-4x10 w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy. Urodzinowy. Frankowski urodzinowy. Oh, come on. I Becker. Okej. Okay. Shaqiri, Loriente. To też są karty specjalne. Okej. Okay. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery karty specjalne w tej paczce. Okej. Okay. Czyli przebiliśmy tamtą paczkę za codzienne logowanie. No z jednej strony przebiliśmy, z drugiej nie przebiliśmy, bo w tamtej paczce dostaliśmy Toca, a w tej paczce Toca nie dostaliśmy. Otwieramy paczkę z podglądem i oczywiście nic nie dostaniemy. Wrócę o tym dwa. Okej. Dobra. SBC, bo mnie SBC ciekawi. Był Modric. Jest PIK 85+, powtarzany 3 razy. Są paczki. Jest PIK 82+. Chyba lepiej odda, mi się wydaje, ten PIK 82+. Jest w SBC Ruben Loftus-Cheek 95. Wow. Tylko dwa składy. 8-5 i 8-6. Jak on wygląda? Co? Czemu on ma pozycję CPS na tej karcie? Ma 5 gwiazdek słabszej nogi. I czemu ma CPS? Nie wiem. Co tu się dzieje, ty? Czemu ma CPS na tej karcie? A ma PlayStation do wrzutek. Aha. Podania górą z plusem. Ma podania z R1, ma
Ma bicepsa, ma haczyk, srebrnego szopa pracza i rakietę ma. Ma triwele, ej, dobra. Raczej Loftusa Cheeka nie robię, bo to jest marnowanie czasu przede wszystkim. No ja będę robił kakę na pewno. I będę robił tego pika. 8.5 plus miałem robić, no właśnie. 8.5 plus. Miałem go przetestować. Jestem ciekaw, czy z tego pika polecą wszystkie karty specjalne. Oby tak to się stało. Ło, co jest ty? Co tu się stało? Dobra. Przepalamy pierwszy skład. Okej! Z pika 8.5 plus wszystkie karty specjalne lecą. Dobra. Czyli opłacało się tego pika robić. Ja cię kręcę. To ja robię od razu, robię drugiego. Dobra. Robię drugiego od razu. Overall musimy jedyne co zrobić to... A nie! Czekaj. Cyk. No dobra, 8.5 musimy to zwiększyć. Idealnie. Dobra. Drugi pik. O kurde, złota pop. Ej. W pierwszym piku same karty specjalne, a w drugim same złote karty. What the hell? Co tu się stało, ty? Dobra, robię tylko pika 8.2 plus, nie? Co? Co tu się dzieje? Co tu się, kurde, dzieje? Widzowie. Dobra, ile pików na początek? 9. 9 pików 8.2 plus sobie przetestujemy na sam początek materiału. Miejmy nadzieję, że przetestujemy. No bo te piki 8.2 plus potrafią być takie se, bym powiedział. No, powiem tak. Nagrody za codzienne logowanie oddały, ale paczki w SBC, paczka z SBC, tak średnio bym powiedział, bo dostałem tylko 8.7 najwyższą overall i ciut więcej kart specjalnych, co prawda, ale no sami, co ja mam coś to wam takiego poradzić, ty. Przetestuję sobie ty 9 pików 8.2 plus, a później zobaczymy. Szczęście w tym piku. Czy będą jakieś karty specjalne, czy będą jakieś tocy. Albo nawet i Footies, albo Toty. Nie wiadomo, widzowie. Może jakiś Toty, może jakiś Tots, może Footies. I kogo ja nie mam z Footiesów? Marquez. Marqueza nie mam. A, Baresi, Stoichkov. Z tych kart, których jeszcze mi nie udało mi się trafić, to jest taka szansa, żeby je w końcu trafić.
Nie te karty Futis. Baresi, Stoichkov, Marquez. A jeszcze Courtois. Jak Schmeichel wyleje, to przetestuje Courtois. Jak oczywiście. Ja wcześniej miałem go wymiennego, więc go sprzedałem. Miałem tylko Courtois wymiennego wcześniej, więc... Dobra. Robimy dalej. Się sam wystraszyłem tego telefonu. Może będą jakieś karty sam raz na skład o Kakę 97. Szczerze? W pierwszej drużynie nie było Team of the Weeków. Oby się to zmieniło w drugiej drużynie. Proszę, Team of the Weeki. Proszę. Jakiś Team of the Weeki do trafienia. Bo... Ja nie mam szczęścia do tych toców. Naprawdę. Jakbym miał samo kurde szczęście do toców... Do toców, które kosztują z jakieś... A nie, gdyby jakieś toce kosztowały z jakieś 10 tysięcy, albo nawet i 15, to bym miał do nich szczęście. A teraz? Tocy kosztujące chyba z 40-30 tysięcy, to nie mam do nich farta, naprawdę. Dobra, przepalamy ostatni skład o PIK 82+. Mam ich 9. Przetestujmy sobie je. Nacho Fernandez na środku. Nie no, Kalulu duplikat, proszę was. No dobra, wezmę go pod przepałkę, nie? O, Kandreva, kolejny spoko overall. Okej, okay, Neville 84. Jak Neville, to się kojarzy nam bracia Neville. 85 Trippier. 84. No, zaczynało się dobrze, a skończyło się jak zwykle, no. 83 Selner. 82 Akanji, z szacunku do Manchesteru City. I Haller. No niestety, Kalulu, to był duplikat. Mamy tylko dwie karty specjalne na 9 pików. To jest odrażające, ty. Mam w tym wypadku Kalulu duplikat, więc na Kakę sy to przepalę. On był w ikonach, kurde debilu. O, kolejny skład 86, o Kakę 97. A, muszę dać najpierw tego Kalulu tutaj. Dobra. Najpierw tego Kalulu. Najpierw ten wysoki overall. Jakiegoś innego Brazylijczyka albo Taliszkę, no Taliszkę, dobra, bo to jest jedyny taki overall w tej kurde. Wyczepnę stąd Salibę. Dobra. A tu miałem Lorientę zamiast tego Rico Luisa. Jest dobrze?
Raczej dobrze. A może jakiś Brazylijczyk zamiast tego Taliszki, nie? Bo bym chce. Kurde, co ja mówię? Bo ja bym chciał zostawić tego Taliszkę na ewentualnie. Na te rozbudowy z duplikatami, nie? Bym chciał sobie go zachować. Ale chyba nie mam takiej karty z Brazylii. No nie jest dobrze, powiem wam szczerze. Jaki najwyższy overall ma Brazylijczyk? 80! Co? Oj, oj. No, coś takiego zrobię. Przepalę Mareza. Niepotrzebny mi jest. Kolejny skład. Okake 97 stał się faktem. Aha, super. Zrestartuję aplikację, bo coś jest nie tak. No co jest przez den tego Kalulu? O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi z tą grą. Naprawdę. No! Ja paczki otworzyć nie mogę! Dobra, teraz uda mi się pewnie otworzyć tą paczkę. No, wymienna paczka za Kakę nie dała mi karty specjalnej. A szkoda. No, ale coś zarobiłem. Dobra. Karty 8-7, 8-8 i 8-9 plus wrzucamy pod wymianę duplikatów, nie? Ale będę miał, kurde, kart w cholerę. No, bo nie chciałem przepalać Taliszki, no bo to byłoby bez sensu. Kandreva, Taliszka, Openda, Rodman, Luis, Pop, Frankowski, Forsberg, Fekir. Ci trzy karty 87 na przepałkę. Idealnie. I dużo kart 88. Dobra. Nie pytałem. Dobra. Forsberg. Kurde, Frankowski mi poleciał po raz 10, więc go przepalę. Ja pierdzielę. Ale będę miał w cholerę kurde pików do zrobienia, jak wrzucę teraz te karty w wymianę. Ja pierdzielę. Ja nie zdążyłem policzyć, ile kart 8-8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, w dupę. Pięć kart 8-8. Przepalam kartę 90. Teraz kartę 8-8. Bez sensu jest przepalać teraz kartę 80. 6-8-5. Skoro może, no, też zrobić z kartami 8-5, 8-6, coś w SBC na przykład. No ja robię kakę 97 z takich kart. No jeszcze będzie to mnie czekać, że skład 8-8, o kakę 97, później te wyżej overallowe składy też staną się faktem. Naprawdę, widzowie, to nie jest taka łatwa praca, te piki. Dobra, ostatnia karta z tych rozbudów na przepałkę. Toc moments? Balotelli toc moments. Okej. Z wymiany 8-7 fajnie sypnęło, powiem wam. Fajnie sypnęło. Okej, a tu złota karta. Nie pytałem. Ikona Toty chyba? Nie, ikona Centurion. Ja pierdziele, Makelele i Sissoko.
Dwie karty specjalne w tej rozbudowie. Okej. Winter. Okej, Mukiel 87. Ja pierdziu. Mukiel 87. W drugi złota karta. I to jest non-rare. William Carvalho 8-1. Ja pierdziele. Tu chyba najgorsza ze wszystkich paczek z rozbudów. Kolejna złota karta. Emiliano Martinez 8-5. Dobra. Martinez stał się faktem. Kolejna paczka Future Stars. I to jest Richie 8-6. Czyli ten niżej overallowy zawodnik niż Rodman, Rico Lewis. Ok, kolejna raz złota karta. Hoffman 8-3. Spoko. Nie pytałem. Już zaczynam mieć tych duplikatów w ciul, nie? Gundogan 8-6. I bez karty specjalnej, nie? Bez. I party 8-5 w duplikacie. Haha. Ja pierdziele. Jakie miałem karty? Miałem Makelele? Miałem Mukiele? Richie nawet nie jest na przepałkę. Kurde, wcześniej myślałem, że to jest ikona Toty. A ta ikona Toty ma chyba ciemniejszy odcień brązowego niż ikona Centurion, więc dlatego mi się to wszystko teraz pomyliło. No mi się to pomyliło, kurde. Ikona Centurion z ikoną Toty. Więc mały, drobny błąd ze strony prowadzącego. Tots moment. Ja sobie na paczkę 8-4 razy 10 zostawię. A jeszcze tots moment z Balotelli. Ciekawa opcja. Otwieramy jeszcze kolejne dwie. Ok, w pierwszej złota karta i to jest Russo 8-4. Oczywiście, że tak. Ja to przejmę na klatę. Już tym duplikatu zaczynam mieć więcej, nie? Przez te złote karty. Ha! Bez kitu! I Mendy 8-2. Ja! Niższą overall dostałem jeszcze. I 15 duplikatów, które quickselluję. Mi się nie chce tego wszystkiego przepalać. Dajże spokój. Robimy kolejną paczkę 8-4 razy 10 w tym odcinku i będziemy go kończyć. Dobra. Przecież każdego to, co możemy brać też pod uwagę. Toc moment, tak dalej. Można to wszystko brać pod uwagę. Dobra, to zostawię. Przepalamy. Kolejna paczka stała się faktem. 8-4 razy 10. Numer 2. Złota karta? Aruben Diaz. To będą karty specjalne. Zambo, Anguissa, Fekir, Spinazzola. A Shelvey w duplikacie, dobra. Gdyby nie ten Shelvey w duplikacie, byłyby 4 karty specjalne. A tak, mamy 3. Dobra, kończę odcinek. Widzimy się pewnie za niedługo. Do zobaczenia, siemano.